Kuba, zabójcza seria nadal trwa. Dzisiaj zwycięstwo z mistrzem Polski. Tak, no na pewno cieszymy się z kolejnej wygranej, z kolejnych 3 punktów do tabeli. Każdy wie, że przed meczem ten mecz już większego znaczenia nie miał, jeśli chodzi o ustawienie w tabeli. Aczkolwiek bardzo chcieliśmy wygrać, bo wiemy, każdy sobie zdaje sprawę, że w półfinale najprawdopodobniej, jeśli się tam znajdziemy, no to trafimy na Krakowie, więc był to pod tym kątem bardzo ważny mecz dla nas. Tak, ostatnim zespołem, któremu udało się pokonać GKS Katowice, była właśnie Krakowia. Dzisiaj można powiedzieć, no przypieczętowaliśmy to drugie miejsce w tym sezonie, w rundzie zasadniczej. Tak, na pewno. No, myślę też, że też chcieliśmy pokazać, że to drugie nasze miejsce w tym sezonie zasadniczym to nie jest przypadek, że to nie jest to, że Krakowia czy jakieś inne drużyny miały jakieś słabsze dni czy słabsze momenty. Po prostu chcieliśmy pokazać, że zasłużyliśmy na to drugie miejsce. W dzisiejszym spotkaniu, no trzeba to podkreślić, bardzo dobry występ Shane'a Owena z takim bramkarzem, z bramkarzem grającym w takiej formie, no na pewno może grać się o wiele wygodniej. Tak, no na pewno, ale tutaj oczywiście spora zasługa Shane'a w tym zwycięstwie, ale też mamy na tyle dwóch równorzędnych bramkarzy, że wiemy, że który nie będzie bronił, to gwarantują nam z tyłu mur tak zwany. A gratulacje dla Shane'a za dzisiejszy mecz, bo na pewno przytrzymał nas w paru ciężkich momentach. Dzisiaj zwycięstwo, jak powiedziałem, właśnie z mistrzem Polski. W niedzielę następne spotkanie jeszcze cięższe, bo z liderem obecnym, z GKS-em Tychy. Jakie jest wasze nastawienie na to spotkanie? Nic nie zmieniamy, no, podchodzimy do każdego meczu tak samo. Nie będziemy wymyślać nie wiadomo czego, że to jest mecz teraz z liderem. Nie, po prostu będziemy chcieli znowu wyjść i zagrać dobry mecz, zagrać dobry hokej przez 60 minut i zobaczymy, co przyniesie rezultat na koniec. Dziękuję bardzo. Dzięki.